Wiekuistemu niech będzie cześć i chwała, że w Jego świętym sobotnim dniu jesteśmy zebrani w Jego domu modlitwy, przed Jego obliczem, bo On powiedział, że tam, gdzie dwóch albo trzech, ja tam jestem. I dlatego wierzymy, że On jest wśród nas, dlatego chcemy z wielkim szacunkiem, wielką czcią uwielbić Jego imię. Dziękuję serdecznie za pieśń, którą słyszeliśmy. Pan Bóg obdarzył niektórych ludzi szczególnym głosem i dzięki Bogu, że ten głos wykorzystują dla Jego chwały. W książce Przypowieści Chrystusa jest takie zdanie. Ponieważ zbliżamy się do końca historii tego świata, powinniśmy gorliwie studiować prawdy mówiące o ostatnich dniach. Prawdy, zrozumienie których jest nam ogromnie potrzebne, gdyż żyjemy właśnie w czasach ostatecznych, a w studium Słowa Bożego mówiliśmy, że żyjemy w godzinie sądu. Cieszę się niezmiernie, że znowu jestem w Sosnowcu. Przed wielu, wielu laty byłem członkiem tego zboru, tak się złożyło, a później się wszystko pozmieniało i cieszę się, że dzisiaj możemy się znowu spotkać. W tygodniu rozmawiałem z siostrą, która pochodzi tutaj z Sosnowca i konkretnie z Modrzejowa. Nie wiem, czy ktoś pamięta takie nazwisko Słaboń. To byli rodzice tej siostry, a ta siostra jest teraz w Warszawie już w podeszłym wieku, utrzymujemy kontakt ze sobą. Mówiłem, że będę w Sosnowcu, a więc prosiła o pozdrowienie, a więc je przekazuję. Dziękujemy. Proszę pozdrowić. Dziękuję bardzo. W drugim liście Piotra, w rozdziale trzecim, od 9 do 12 wiersza, przypomnimy to, co przed chwilą było już częściowo czytane. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Żyjemy w czasie oczekiwania na pojawienie się oblubieńca. On już dawno powinien zakończyć historię grzechu i śmierci. Grzech doszedł do zenitu. Dzisiaj nie ma wiadomości, gdzie by nie mówiono o różnych potwornych rzeczach, jakie dzieją się wokół nas. Może kiedyś słyszeliśmy, że gdzieś daleko ktoś jest, który targnął się na życie kogoś, ale dzisiaj jeden na drugiego. A Pan Jezus mówi, że przyjdzie do takiego
takiej sytuacji w czasach końca, że brat brata będzie wydawał, będzie zabijał, rodzice dzieci, dzieci rodziców. Pan oczekuje na gotowość swojego Kościoła. Kiedy to nastąpi? Ilu z tych, którzy są zapisani w księgach zborowych, będzie gotowych, aby wejść z oblubieńcem na wesele? Pan Jezus, gdy był tutaj na ziemi, kilka podobieństw powiedział na temat powtórnego przyjścia, a jedno to jest podobieństwo o 10 pannach. I tam jest smutny koniec tego wszystkiego. Bo Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 10 wiersz mówi, a te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele. A te, które nie były gotowe, które zlekceważyły czas przygotowania się na przyjście Jezusa Chrystusa, zostały poza zamkniętymi drzwiami. Kościół żyjący w ostatnim czasie ma bardzo ważne dwa zadania do wykonania. Przede wszystkim Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale i w 19 wierszu mówi: idąc na cały świat, głoście Ewangelię, uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc zadaniem Kościoła jest zaniesienie Ewangelii do każdego człowieka na ziemi. Już w apelu mówiłem, że ten obowiązek jest na każdym, który został wyratowany, aby ratować drugich ludzi. A druga bardzo ważna rzecz, która jest zadaniem Kościoła Bożego w ostatnim czasie, to apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale i w 19 wierszu przedstawia ją w ten sposób. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Dzisiaj spotykamy wielu ludzi, którzy mówią: ja i mój Bóg, ja nie potrzebuję organizacji, ja nie potrzebuję do nikogo, do niczego należeć. Ale gdy czytamy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział i wiersz 13, może go przeczytajmy, to tam jest powiedziane, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział i 13 wiersz. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. W jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napełnieni jednym duchem. Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu i o zbawieniu. I gdy go przekona, to prowadzi go do Kościoła Bożego, aby tutaj zmienił swoje dotychczasowe życie. To, co apostoł Paweł mówi, aby Chrystus był wykształtowany w nas. I to jest zadanie dzisiaj Kościoła. Tych, którzy są odpowiedzialni, czy to w zborze, czy w okręgu, czy w diecezji, czy w Kościele jako całości. Wykształtowanie charakteru Jezusa Chrystusa.
W książce Przypowieści Chrystusa czytamy, że kiedy charakter Chrystusa będzie doskonale wykształtowany w Jego naśladowcach, wtedy przyjdzie, aby ich wziąć jako swoją własność. To jest niezwykle ważne. To dotyczy każdego z nas. Jaki jestem w moim charakterze? Bardzo często słyszymy słowa: taki już jestem i ja się nie zmienię. Wobec tych zadań, jaka jest największa potrzeba Kościoła dzisiaj? Kiedy Pan Jezus był tu na ziemi, a szczególnie gdy odchodził z tej ziemi, to uważał, że największą potrzebą Kościoła w tamtym czasie, a przede wszystkim przy końcu czasów, jest to, co powiedział, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale i wierszu 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. To, co mówiłem w apelu, Bóg daje Kościołowi moc. Albo chce dać Kościołowi moc, jeżeli ten Kościół będzie przygotowany, aby tę moc przyjąć. I w tej mocy Ducha Świętego ma dokończyć dzieła Bożego. I to rozpoczęcie tego dzieła nastąpiło w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i po krańce ziemi. Jak to osiągnąć? Przede wszystkim powód, dlaczego mamy tak mało sukcesu w naszych projektach misyjnych, polega na tym, że polegamy więcej na naszych własnych wysiłkach niż na pomocy Bożej, której Bóg pragnie nam zapewnić, powiedział Jezus, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Spoleganie na własnych siłach, spoleganie na tym, kim jesteśmy, bardzo często opóźnia albo nie dopuszcza Ducha Świętego do tego, aby mógł działać przez lud Boży. Popatrzmy na księgę proroka Joela. Tam jest bardzo ważne, zresztą Pan Bóg wiele razy tu mówi od wierszu 12 drugiego rozdziału: wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym sercem. A więc Pan Bóg co jakiś czas zwracał się do swojego ludu, do swojego Kościoła, aby ten tak dokładnie przeanalizował swój stan duchowy. A od 15 do 17 wiersza mówi: zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech kapłani, słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Tu jest apel, który powinien być bardzo głośno słyszany w Kościele.
do tego, aby zebrać, dziękuję, do tego, aby zebrać się w jedności i to nie gdzieś w grupkach, ale tu jest powiedziane, zbierzcie starszych, zbierzcie dzieci, niemowlęta, a kapłani niech płaczą między przysionkiem i ołtarzem, mówiąc, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie. To jest ten czas. To jest czas, kiedy naród izraelski w czasie pojednania, czyli dniu sądu, trapił dusze swoje według Biblii Gdańskiej, tam jest powiedziane. Poważnie traktował wszystko. Nie było różnicy, oni i my. My jesteśmy wszyscy razem. Dzisiaj bardzo ważne było w studium Słowa Bożego, że Daniel, który był w niewoli, Daniel, który był zupełnie, Bóg z nim przemawiał, do niego przemawiał, Bóg przekazywał mu historię ludzkości aż do powrotu Jezusa Chrystusa. Ale gdy zrozumiał, że żyjemy w czasie, którym ma naród izraelski wyjść z niewoli, to rozpoczął od modlitwy i to takiej szczerej modlitwy. Nie mówił, ojcowie nasi zgrzeszyli. Myśmy zgrzeszyli. Włączył się w tym lud, on nie chciał stanowić kogoś szczególnego, ale chciał, aby być jedno ze swoim ludem. Jak wygląda dzisiaj jedność Kościoła, jedność zborów, jedność rodzin? Kapłani i lud. Razem w jedności, bez wątpienia największą potrzebą Kościoła są dzisiaj narodzeni z Ducha Świętego, napełnieni Duchem Świętym i kierowani przez Ducha Świętego kaznodziejowie, którzy poprowadzą lud adwentowy do wypełnienia zadania, które zostało im powierzone. Potrzebujemy kaznodziejów, którzy odczuwają konieczność współpracy z Bogiem, którzy pójdą do ludzi, aby przyprowadzić ich do duchowego poznania wymiarów pełni Chrystusowej. Potrzeba nam kaznodziejów, którzy przez bliskie, uroczyste i pełne szacunku obcowanie z Bogiem będą uczyć siebie, aby mogli stać się mocnymi mężami modlitwy. Pobożność jest degenerowana przez śmiertelny formalizm. Dlatego należy utwierdzać to, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. To niezwykle ważne słowa, gdzie jest mowa, co dzisiaj potrzeba jest Kościołowi. Widziałam we wczesnych pismach, że gdyby Kościół zawsze miał swój szczególnie święty charakter, moc Ducha Świętego, która została udzielona apostołom, ciągle by mu towarzyszyła. Chorzy byliby uzdrawiani, demony byłyby karcone i wyrzucane, a Kościół byłby potężny i siałby przerażenie wśród swoich wrogów. Ale na początku jest to słowo, gdyby Kościół zachował zawsze swój szczególnie święty charakter. W innym miejscu jest powiedziane, jeśli by się nawrócił, to moc Boża byłaby ciągle z nim. Chorzy byliby uzdrawiani. Ja się cieszyłem bardzo,
Jak wiele razy słyszałem w niektórych zborach w czasie tych bardzo złych czasów, jakie były w ostatnich latach, że ludzie jednak pamiętali o obietnicach Bożych. I w Psalmie 91 tam sobie przypominali, padnie po jednej stronie 1000, po drugiej 10 000, ale do Ciebie się nie przybliży, bo Ty masz Pana Boga. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 14 i wierszu 3 są słowa: i przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowa łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakimi dokonywał przez ich ręce. To jest okres prześladowania apostołów i kościoła apostolskiego. Apostołowie znajdują się w więzieniu. Zbory modlą się przy zamkniętych drzwiach, bo tak inaczej nie można było. Byli rozproszeni, ale głosili Słowo Boże, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakie dokonywał przez ich ręce. Bóg był z tymi, którzy byli z Nim. Bóg potwierdzał pracę apostołów. Gdzie dzisiaj są ludzie pełni Ducha Świętego, jak było to w czasach apostolskich? Popatrzmy na 2 rozdział Dziejów Apostolskich i 37 wiersz. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? Nie było problemu. Oni głosili z odwagą Słowo Boże. A gdy ci, którzy to słowo słyszeli, przychodzili i mówili: co mamy czynić, mężowie bracia? Bóg mógłby przez cały czas tak działać, jak działał za czasów apostolskich. Dzisiaj zagraża nam poleganie na ludziach, na metodach, na pieniądzach, zamiast na tym, który jedynie może pobudzić ludzi, kierować nimi, ożywić ich oraz wyposażyć we właściwe metody, a także skierować do Kościoła pieniądze i błogosławić ich użytkowanie. To wszystko jest możliwe i my to możemy doświadczyć. Wyposażyć we właściwe metody. To jest niezwykle ważne. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, to tam jest powiedziane, że apostołowie ułożyli plan ewangelizacyjny, to znaczy wierzący ułożyli plan ewangelizacyjny. To wiersz 8-10. Od 7. A gdy przyszli do Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady,
A miał Paweł w nocy widzenie, jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii. Tu w tym przekładzie jest pomóż nam, ale ci, którzy pamiętają Biblię Gdańską, to tam jest słowo ratuj nas. Nam się nieraz wydaje, że te plany, które układamy, to są super dobre. A Duch Święty dwa razy w tych tekstach powiedział nie. Bo najważniejsza sprawa była tam, gdzie była Macedonia, gdzie ktoś we śnie woła, przepraw się do nas, ratuj nas. Co by było, gdybyśmy się modlili, oto Panie Boże, daj mi człowieka, który chce poznać prawdę. Ja to wiele razy doświadczyłem w pracy z osadzonymi, z więźniami. Nieraz szli przez różne wyznania. Nawet ktoś ich ochrzcił. Powiedział, Pan Bóg cię kocha, ale dla niego to nie było to, co powinno być. I wreszcie gdzieś jest przeniesiony do kogoś, do jakiegoś miejsca, gdzie spotyka się z człowiekiem, który ma kontakt ze mną i pisze wspaniałe słowa. Pisze, ja nie potrzebuję współczucia, ale ja potrzebuję kogoś, z którym mógłbym iść prawdziwą drogą do Chrystusa. I tak było właśnie w tamtym czasie. W naszym życiu i pracy często zapominamy o Bożym oświadczeniu, że nie mocą, nie siłą, ale duchem moim stanie się to. I dlatego prorok Zachariasz mówi, żądajcie od Pana obfitej mocy, ale żeby ta moc przyszła, to trzeba przygotować się do tego, tak jak apostołowie się musieli przygotować przez 10 dni, a gdy doszli do jedności, wtedy szybko Duch Święty stąpił na nich. Przygotowanie do nieba to uświęcenie albo nowonarodzenie. Prawdziwe uświęcenie rozpoczyna się, gdy ustaje wszelki związek z grzechem. To słowa z książki Nauki z góry błogosławienia. I drugie zdanie, gdy Chrystus zamieszkuje w sercu, przemieniona zostaje cała natura człowieka. To cytat z książki Droga do Chrystusa. Przygotowanie do nieba można zdobyć jedynie dzięki pracy Ducha Świętego. My nie jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić w tej sprawie. Musimy posiąść sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, jeśli pragniemy dostać się do Ojca. Abyśmy ją mogli otrzymać, trzeba nam codziennego, przemieniającego wpływu Ducha Świętego, bo tylko wtedy staniemy się uczestnikami boskiej natury. Praca Ducha Świętego to uświęcenie serca i podnoszenie człowieka do coraz wyższej godności. Szatan niczego tak się nie boi, jak tego, że lud Boży oczyści swoją drogę, usuwając wszelkie przeciwności, aby Pan mógł wylać swojego Ducha na słabnący Kościół. Wszelkie pokusy, wszelkie przeciwne wpływy, jawne czy ukryte, mogą zostać skutecznie otwarte. Nie dzięki mocy,
ani dzięki sile się to stanie, mówi Pan, ale dzięki mojemu duchowi. Widziałam, że lud Boży oczekiwał jakichś wielkich zmian. Czekał, aż owładnie nim jakaś porywająca moc. Lecz zawiedzie się. Trzeba nam zacząć działać od samych siebie i gorąco błagać o zrozumienie samych siebie. A apostoł Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale i w 5 wierszu mówi: wejrzyjcie w się, popatrzcie na siebie, jak wygląda mój stan duchowy dzisiaj. Czy w tym stanie, w jakim jestem, mogę stanąć wobec Jezusa Chrystusa, a to właśnie się dzieje na sądzie, który rozpoczął się, jak dzisiaj w studium Słowa Bożego mówiliśmy, od roku 1844, czyli od rozpoczęcia czasów końca. Człowiek może wygłaszać miłe, podobające się kazania, a jednak być daleko od Chrystusa pod względem swego religijnego doświadczenia. Może być wyniesiony na szczyty ludzkich wielkości, a nigdy nie doświadczyć wewnętrznej pracy łaski, która przemienia charakter. Taki człowiek oszukuje się znajomością świętych praw Ewangelii, które poją intelektem, lecz których nie wniósł do wnętrza świątyni duszy. Musimy posiadać coś więcej niż tylko intelektualną wiarę w prawdę. Możemy wygłaszać mówić o każdej sytuacji. Możemy ją znać, ale Pan Jezus, rozmawiając z Nikodemem, powiedział do niego: ty się musisz na nowo narodzić. Użył słowa musisz, ale też powiedział: ty jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? To są rzeczy, o których powinniśmy dzisiaj bardzo poważnie myśleć. Nie tylko znać teoretycznie prawdę, ale ta prawda musi zmienić nasz charakter, jeżeli chcemy znaleźć się w Królestwie Bożym. Jeżeli dzień po dniu nie postępujemy naprzód w zdobywaniu chrześcijańskich cnót, nie zrozumiemy, w jaki sposób Duch Święty objawi się podczas deszczu wieczornego. Będzie on padał na serca ludzi wokół nas, lecz my go nie ujrzymy. Nie jesteśmy bezpieczni ani przez moment, kiedy nie prowadzi nas Duch Święty. Kiedy dzieci Boże przygotują się na otrzymanie deszczu wieczornego, dzieło Boże zostanie ukończone w bardzo krótkim czasie. A teraz apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale i w 30 wierszu mówi: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Dzisiaj na temat Ducha Świętego są różne teorie. Powstają mędrkowie, którzy wiedzą więcej od Boga. Ale Duch Święty, z którym dzisiaj wielu walczy,
czy poniża go. On pieczętuje do zbawienia. Zobaczmy, w jakim kontekście zostały te słowa powiedziane. 29 wiersz mówi: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z waszych ust, tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Zasmucamy Ducha Świętego, kiedy wypowiadamy różne słowa, które nie budują drugich ludzi. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jak wygląda mój charakter? To bardzo ważne dla każdego z nas dzisiaj, aby swoim postępowaniem, swoimi słowami, czynami, zachowaniem nie zasmucać tego, który prowadzi, dokonuje nowonarodzenia, dokonuje zmiany charakteru i pieczętuje do zbawienia. Ci, którzy nie ufają sobie, którzy korzą się przed Bogiem i oczyszczają swoje dusze oraz są posłuszni prawdzie, ci zostaną ukształtowani przez niebo i przyjmą pieczęć Boga na swoje czoła. Ich charaktery zostaną czyste i nieskazitelne po wieczne czasy. I dlatego jedynym naszym zabezpieczeniem przed upadkiem w grzech jest pozostawanie pod stałym wpływem Ducha Świętego. Który przygotuje nas na przemienienie i na to, że zobaczymy tego, który za nas oddał swoje życie na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus do tych wszystkich przygotowanych powie: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. A zbawieni powiedzą: oto jest ten, na któregośmy czekali. Będziemy radować się w zbawieniu Jego. Niech Bóg pomoże przez Ducha Świętego, abyśmy zrozumieli, co dla każdego z nas jest najważniejsze dzisiaj. Abyśmy nie spolegali na ludziach, choćby najwyżej stali, ale na Bogu, który jedynie może nas przeprowadzić. I przeprowadził w ostatnim czasie przez różne doświadczenia. I niech tak stanie się w życiu naszym, abyśmy dokończyli drogi, aby nikt nie został po drodze, abyśmy wszyscy mogli wejść do Ojczyzny Zbawionych, którą przygotował Jezus Chrystus dla tych, którzy Go miłują, którzy żyją zgodnie z Jego wolą. I niech tak stanie się w życiu naszym. Amen.